Hello, jeden 3210. Jak dzisiaj o 8 robiłem dla was materiał, yy, to właśnie chciałem pokazać, że te firmy, tak jak Neckerman, czy coś mają was głęboko gdzieś, żeby nie powiedzieć, po prostu w dupie. Zobaczcie tutaj: strona Neckermana już nie działa. Biuro podróży, niesamowite wakacje. Jeszcze na wakacje.pl mają go sw jako swojego partnera. Ciekawostka, że jeszcze, że jeszcze webmaster jakiś nie, nie zrobił. Nie zrobił tutaj zmiany, to widzicie, co chciałem powiedzieć, bo yy, gadać można dużo, a na pewno są wkurzeni klienci. A mianowicie, pamiętajcie jedno, jeżeli jesteście, jak Wam pomóc? Jeżeli już jesteście na tych lotniskach i nie możecie się wydostać, albo w hotelach, to żądajcie, pamiętajcie jednego. Wy nie, nie korzystajcie ze swoich pieniędzy, tylko korzystajcie, żeby Wam. Y, Rezydent, czy osoba, która się opiekuje, przyniosła vouchery na wyżywienie. Macie do tego prawo. Wy nie macie mieć prawa ani obowiązku, żeby mieć pieniądze. W związku z tym, y, żądajcie i to bardzo agresywnie posiłków. I jeśli już kupiliście jakieś posiłki w restauracjach, to bierzcie na to rachunki do przyszłego ewentualnie odszkodowania. Ale pamiętajcie, należy wam się jedzenie. I żądajcie tego od kogoś, kto do Was przyjdzie. Oni muszą Wam zapewnić wyżywienie, picie, bo jesteście, to jest XXI wiek, a nie ciemnogród, że się ucieka. I ten prezes udaje wariata, jeszcze wczoraj czy przedwczoraj mówili, że wszystko jest ok. Pozdrawiam serdecznie, często wyjeżdżam, w związku z tym gulmi skacze, jak słyszę. Pozdrawiam Was z Teneryfy. Pozdrowienia serdeczności. Nie zapomnij z suba kanału. Mówił do Was StarTV. Pamiętajcie, nie dajcie się ze wygraną. Jestem z Wami. Mówił do Was StarTV. Zobaczcie, co za świństwo ze strony Neckermana. Nawet nie uruchomili strony informacyjno-doradczej. Pluć na taką firmę, a najlepiej to po prostu yy, wyciągnąć konsekwencje na miejscu. Przecież to Wasze znajome, znajomi Was wkręcili. Siema! Będzie dobrze.